Jesteśmy na terenie Lasu Wolskiego, jesteśmy w oddziale 22, niedaleko Polany Wobra. I tutaj prowadzimy w tym momencie odnowienia tak zwane wiosenne drzewostanu Lasu Wolskiego. Za nami widzimy naturalne gniazdo, które powstało przez wyłamanie się dużego buka, szkody powstały w wyniku wiatru. No i niestety powstaje nam wtedy taka luka w drzewostanie, którą na wiosnę czy też jesienią prowadzimy tutaj prace odnowieniowe, czyli sadzimy po prostu sadzonki leśne. W tym roku planujemy wysadzić 15 tysięcy sztuk sadzonek na powierzchni około 3,5 hektara tutaj na terenie Lasu Wolskiego. Są to sadzonki, które tutaj sadzimy, muszą być dostosowane do siedliska, czyli do gleby, która tutaj występuje na terenie Lasu Wolskiego. I są to takie sadzonki właśnie jak buk, dąb, jodła, modrzew, jawor i lipa, którą tutaj właśnie trzymam przy sobie. W szczególności na wiosnę, jeżeli takie sadzonki nam puszczą pąki, to jest tak jakby cukierek dla sarny. Dość intensywnie są zżerowane, dlatego też uprawy takich właśnie drzewek jak dąbek, czy jodła, czy też lipa są grodzone. Tutaj grodzimy siatką dookoła te uprawy, a także zabezpieczamy je takimi środkami, które nie są szkodliwe dla zwierzyny. To jest na przykład środek typu cerwakol. Ale odstraszają, bo ze względu są to białe i tak jak chodzimy teraz po Lesie Wolskim, można to zobaczyć, że te sadzonki są pomalowane na jesieni, one są białe, ale ten środek po prostu nie smakuje im wtedy pąki sadzonek. Oczekujemy, że w najbliższym czasie temperatura się podniesie i cała przyroda tutaj tylko czeka, żeby się rozwijać. Wkrótce, w ciągu kilku dni, pojawią się tutaj kobierce zawilca gajowego czy ziarno płonu wiosennego. Myślę, że to jest najlepszy okres na odwiedzenie naszego lasu i podziwianie tej roślinności. One będą tutaj jedynie przez około 2 tygodnie, także zapraszamy serdecznie na wiosenne spacery do Lasu Wolskiego.